nazywam się Ewa Szufin-Jacquemart, reprezentuję Fundację Strefa Zieleni. To jest zielona fundacja polityczna, i która jest organizacją członkowską Koalicji Żywa Ziemia, współorganizatora tego wydarzenia. Więc przyszłam na drugie forum suwerenności żywnościowej, gdyż jest to jedno z unikalnych miejsc, gdzie spotykają się ludzie, którzy chcą transformacji modelu rolnictwa i produkcji żywności w kierunku czegoś, co nazywamy agroekologią. Jest to koncept polityczny innej produkcji żywności niż dotychczas, z poszanowaniem środowiska, ekosystemów, ludzi, którzy to produkują, społeczności lokalnej, klimatu, bioróżnorodności, czyli dla świata, dla przyszłości i dla naszego zdrowia. To jest przede wszystkim prawo rolników do decydowania o tym, w jaki sposób chcą produkować żywność, i społeczności lokalnych, jaką żywność chcą lokalnie konsumować. Więc tak, żeby to było z zachowaniem gleb dla przyszłych pokoleń, tak żeby to służyło ekosystemom i środowisku, i tak żeby przede wszystkim służyło to ludziom, więziom między nimi, takim spójnym, żywotnym społecznościom lokalnym. Prawie 15 lat jem ekologiczną żywność z produkcji właśnie ekologicznej. Jestem członkinią kooperatywy Dobrze, która jest właśnie, w tej chwili ma 450 kooperantów, którzy wspierają rolników ekologicznych, od których kupują jedzenie. Dbam, jak za każdym razem, jak robię sobie posiłek z lokalnie wyprodukowanej ekologicznej żywności, robię to dla moich komóreczek. Z myślą o moich komóreczkach, moje komóreczki, to jest moja wielka troska, ponieważ uważam, że żywność to jest najlepsza prewencja zdrowotna, profilaktyka zdrowotna, a ja potrzebuję dużo energii, żeby móc uratować świat.